Wydawałoby się, że termin miesiączki u kobiet nie jest już niczym wstydliwym w XXI wieku, jednak temat ubóstwa menstruacyjnego okazuje się tematem trudniejszym i bardziej dotkliwym, szczególnie dla młodych kobiet w wieku szkolnym. Po przeprowadzonych rozmowach z pedagogami okazuje się, że jednak nadal jest to bardzo, bardzo, bardzo drażliwy temat i trudny problem dla młodych dziewcząt. No tutaj na przykład rozmawiałam z pedagogiem jednego z liceów ostrowieckich, gdzie okazuje się, że no, że niestety dziewczęta zmuszone są tak jakby no, prosić w szkolnym sekretariacie o udostępnienie środków higienicznych, jakimi są podpaski, no, żeby mogły właśnie się zabezpieczyć. Rozmawiamy o tym na, nie wiem, na biologii, prawda, wychowanie do życia w rodzinie i tak dalej, ale jednak jest to gdzieś tam cały czas taki problem, który jest wstydliwy, jest krępujący. I tak czasami niechętnie chcemy o tym rozmawiać. Od ubiegłego roku Polski Czerwony Krzyż bierze udział w projekcie Akcja Donacja, która ma na celu zmniejszenie skutków problemu ubóstwa menstruacyjnego, dostarczając podpaski do szkół podstawowych i średnich. Stąd coraz częściej mówi się o zniesieniu opłat za środki kobiecej higieny, bo faktem staje się świadomość, że kobiet, szczególnie tych młodych, czasami po prostu nie stać na ich zakup. Jeśli się przejdziemy po jakimkolwiek sklepie, no to jednak jak sobie podliczymy ceny i jaki to jest wydatek, no to troszeczkę się tego uzbiera. Tym bardziej, że to trzeba wliczyć do stałych wydatków, prawda? Więc co miesiąc, no jednak ten budżet się uszczupla, a prawda jest taka, że no nie są to tanie rzeczy. Myślę, że dobrym takim pomysłem, tak jak w innych państwach, jest po prostu wprowadzenie bezpłatnych środków higienicznych. I no, idealnie by było, jeśli na przykład mogły być takie środki w szkole, że właśnie cokolwiek się zadzieje, jest pewność, że można uzyskać pomoc, jest ta dostępność i byłby to naprawdę bardzo dobry pomysł. Z przeprowadzonych badań wynika, że 1 na 6 uczennic podczas miesiączki z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych opuściła zajęcia, co niekorzystnie odbija się na samoocenie młodych kobiet. Okazuje się, że temat miesiączki u kobiet jest nadal tematem tabu, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Zdarzają się kraje, gdzie w ogóle dziewczęta po prostu no, nie mają możliwości tak jakby ani porozmawiać z kimś na ten temat, ani skorzystać tak jakby z środków higienicznych. No i w tym czasie niestety, kiedy przychodzą te trudne dla nas kobiet dni, dziewczyny po prostu ze wstydu zostają w tym czasie w domu. Niestety w niektórych domach nadal nie rozmawia się na ten temat. Moim zdaniem to jest też tak troszeczkę uwarunkowanie czasów, w których żyliśmy, w których byliśmy my wychowywani przez rodzice, że jednak o pewnych rzeczach się nie mówiło. Jeszcze to też myślę, że wynika to z takiej sytuacji, w jaki sposób właśnie przychodzi dziewczyna miesiączkę. Czy to są takie, no czasami się trafiają bardzo bolesne, że nawet i leki przeciwbólowe nie pomagają, więc na pewno tu też powinno być większe zainteresowanie ze strony rodziców. Akcja Donacja prowadzona jest od 2020 roku. Podczas pierwszej edycji podpaski trafiły do ponad 300 uczennic szkół podstawowych w Ostrowcu, natomiast w tym roku akcja ma wesprzeć ponad 500 kobiet uczęszczających do szkół średnich.